Już od 1986 roku Pan Jezus przekazuje swoje orędzia, które przeznaczył współczesnej epoce. Na proroka naszych czasów Pan Jezus wybrał spośród najmniejszych wassul Ryden, Greczynkę urodzoną w Egipcie. On sam obudził jej duszę ze śmiertelnego letargu, uformował i uczynił darem dla Kościoła oraz całej ludzkości. Poprzez dzieło, które polecił wassuli nazwać prawdziwe życie w Bogu, Pan Jezus karmi nas chlebem miłości bezpośrednio swoją własną ręką i wskazuje, że obietnica zapisana w pismach o drugim wylaniu Ducha Świętego właśnie się dokonuje. Przeczytaj w Księdze Joela, 3, od 1 do 5. Jeśli słowo, które teraz usłyszysz, poruszy twoje serce, nie czekaj w letargu na przyjście Pana i zatroszcz się o duszę swoją, swoich bliskich i innych grzeszników. Wynagradzaj modlitwą, postem, jałmużną, czynami miłości i wszelką posługą swoim bliźnim. Ty także jesteś wezwany i wezwana do świadczenia o obecnych działach Ducha Świętego i wynagradzania za grzechy człowieka wobec Bożej sprawiedliwości. Wołaj, krzycz, proś, błagaj, módl się, uwalniaj duszę z czyścica, ofiarując za nie odpusty zupełne i na wszelkie sposoby wskazane przez Pana Jezusa, powierzaj się Bożemu miłosierdziu. Sposobem wyznaczonym przez Pana dla naszego pokolenia żyjącego na końcu czasów, czekając na wielkie oczyszczenie, jest orędzie miłości. Przez prawdziwe życie w Bogu Pan Jezus oczyszcza duszę wassuli i każdego przyjmującego to niebieskie dzieło, wylewając swego świętego ducha miłości Boga. Ty także jesteś wezwany, wezwana do przyjęcia tego daru nieba i nie powiesz już Panu, że o nim nie wiedziałeś. Na całym świecie, również w Polsce, chrześcijanie, katolicy, prawosławni i protestanci, modlą się na różańcu, tworząc wspólnoty modlitewne prawdziwego życia w Bogu, o co prosi nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. On sam przekazał wassuli, jak mają przebiegać liturgie różańca i teksty rozważań do wszystkich tajemnic, a także obdarza darem swych modlitw do Ojca Niebieskiego dla naszego ginącego świata, który dopuścił się odstępstwa. Jeśli demon podsuwa ci już wymówkę, że nie słyszałeś o tym na mszy w kościele, to wiedz, że orędzia te zostały uznane przez obecnego papieża za zgodne z nauką Kościoła, a Pan Jezus, przekazując przez wassulę prywatne orędzie dla Karola Wojtyły, mówił o nim: nie słuchajcie tych, którzy przeciwstawiają się Piotrowi, temu Piotrowi moich baranków, którym jest obecnie Jan Paweł II. Został wybrany przeze mnie, umiłowany mojej duszy. Nie słuchajcie tych, którzy go potępiają, oni się zagubili. Wszystkie orędzia są dostępne bezpłatnie w formie elektronicznej lub dźwiękowej na międzynarodowej stronie internetowej www.tjakTadeusz.l.Irena.g.grażyna.com lub na stronach wydawnictwa Vox Domini, adres www.voxdomini.com.pl. Oto czytania, jakie Pan Jezus przeznaczył naszej grupie Różańca Prawdziwego Życia w Bogu w piątek 13 sierpnia 2010, po odmówieniu części chwalebnej, rozważania według modlitewnika dla grup Prawdziwego Życia w Bogu, punkt pierwszy. Następna część za tydzień w piątek 13 sierpnia 2010 to część radosne, punkt drugie, spotykamy się u Zofii o godzinie 19. Czytanie z Pieśni nad Pieśniami, rozdział pierwszy, wersety 1-17. Pieśni nad Pieśniami Salomona. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust, bo miłość Twa przedniejsza od wina. Woń Twych pachnideł słodka, olejek rozlany, imię Twe, dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, Królu, w Twe komnaty. Cieszyć się będziemy i weselić Tobą, i sławić Twą miłość nad wino, nawias jakże po nawiasie słusznie Cię miłują. Śniada jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma. Nie patrzcie na mnie, żem śniada, że mnie spaliło słońce. Synowie mej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic, a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam. O tym, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada, gdzie dajesz im spocząć w południe, abym się nie błąkała wśród stad Twych towarzyszy. Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast, pójdź za śladami trzód i paś koźlęta Twe przy szałasach pasterzy.
Do zaprzęgu faraona przyrównam cię, przyjaciółko moja. Śliczne są lica twe wśród wisiorków, szyja twa wśród korali. Wisiorki zrobimy ci złote z kuleczkami ze srebra. Gdy król wśród biesiadników przebywa, nart mój rozsiewa woń swoją. Mój miły jest mi woreczkiem mirre wśród piersi mych położonym. Gronem henny jest mi umiłowany mój w winnicach Engaddi. O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna, oczy twe jak gołębice. Zaiste piękny jesteś, miły mój, o jakże uroczy. Łoże nasze z zieleni. Belkami domu naszego są cedry, a cyprysy ścianami. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Wassula tom pierwszy, zeszyt 14, orędzie z dnia 5 sierpnia 1987, strona 306. Jezu? Ecco ime. Dziękuję ci za to, że dałeś mi tę łaskę. Jest moja, chociaż wiem, że jest przeznaczona do tego, by również innych odżywiać. Będziemy razem przez niekończące się godziny, ty i ja. Wassulo, czy nie powiedziałem, że mądrzy nie zrozumieją tego, co pochodzi od ducha? Filozofii nie da się porównywać z duchowością. Nigdy. Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których wszyscy ci, którzy są u władzy i uważają się za mądrych, będą kpić sobie z ciebie, pogardzać tobą, zniechęcać cię, badać. Bądź zatem przygotowana, umiłowana, na wilki, które cię osaczą. Nie bój się, będę przy tobie. Westchnęłam. Wassulo, to wszystko jest tylko przemijającym cieniem, nie trać odwagi, ja będę blisko ciebie. Następnie przypomniałam sobie, jak czułam się niezdolna do znajdowania się na wygnaniu i jak tego nie znosiłam. To, co uważałam za zabawne w moim przeszłym życiu, stało się teraz cierpieniem. Nie potrafię już więcej znaleźć radości w tych rzeczach, nie znoszę ich już. Nie odpowiadają mi. Wiem. Wesprzyj się na mnie. Czułam się zrozpaczona. Wassulo, Wassulo, nie, nie możesz więcej znajdować radości w tych światowych sprawach jak przedtem, bo to jest moją wolą, chcę, byś nie znosiła tych rzeczy. Jezu? Jestem. Popatrz na moje ręce, popatrz, Wassulo, one krwawią. Ożyw mój kościół. Posłuchaj mnie, czy widziałaś całą tę krew, która płynie po moich ramionach? Cierpię. Panie, dlaczego sprawiasz mi tyle cierpienia i pokazujesz mi to wszystko? Wizja była tak żywa, że wydawało mi się, iż jego krew spłynie na zeszyt. Aby dać ci zrozumieć, jak cierpię, umiłowana, widząc tyle dusz pod władzą szatana. Pozwól mi posługiwać się tobą aż do końca. Kocham cię. Bądź ze mną. My. Będę ci to zawsze przypominać. My. Kochaj mnie.